obudzamy wasze synapsy na 91 i 6 FM. Co roku wokół Święta Niepodległości 11 listopada, nie warto ukrywać, myślimy często o tym, co to jest patriotyzm, myślimy o Polsce, o tym, jak nasz kraj, nasza ojczyzna obecnie wygląda, jak się rozwija, albo też patrzymy na jej historię. I... Pomysłem, który według mnie i mojej dzisiejszej gościni jest znakomitym właśnie na tę okazję, jest porozmawianie o tym, co się dzieje w polskiej nauce. I co się dzieje w tej polskiej nauce tu we Wrocławiu, z naciskiem na Politechnikę Wrocławską, bo zaraz właśnie przedstawiona gościni będzie mówiła o jej pracy tutajszej na PWR-ze, ale też czy PWR, czy polska nauka to część globalnej sieci nauki, bo tak po prostu nasz świat, można powiedzieć, przynajmniej ten zachodni do uproszczenia, funkcjonuje. Gościnią, którą właśnie tak ładnie już chciałem zapowiedzieć i w końcu to robię, jest dyrektor działu projektów Politechniki Wrocławskiej, magister Katarzyna Pasik-Król. Cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ty jesteś fajną dyrektorką i przede wszystkim taką, której się nie trzeba bać, więc wyjaśni nam najpierw, Czym jest właśnie dział projektów, którym kierujesz? No i dlaczego ciebie i innych osób pracujących w dziale absolutnie nie trzeba się bać? Bardzo się cieszę z tego pytania, z tego, że mogę chociaż mieć w końcu okazję przedstawić zespół i trochę dział projektów odczarować, odczarować tą administrację, której każdy się boi. Bo właśnie Ale... zaprosiłem administratorkę, pracowniczkę administracji, na rozmowę o nauce. Ale to ma sens, to udowodnimy. To się łączy bardzo mocno. Ale od początku trochę o tym dziale projektów. Dział projektów to jest jednostka, która ma wspierać naukowców w tym, żeby zdobywali projekty, czyli zdobywali środki na naukę, realizowali te projekty z, z sukcesem, a potem my, to, co poniekąd niestety, trochę pilnujemy, żeby ta realizacja odbywała się zgodnie z, z przepisami prawa i tymi wszystkimi wymogami, które na te projekty są nałożone. No i żeby tym naukowcom pomagać, pracuję w moim dziale mnóstwo bardzo fajnych osób, bo powinnam się teraz odnieść do początku Twojego pytania. Czy jestem fajną dyrektorką, no, nie mogę tego potwierdzić ani nie mogę tego zaprzeczyć, bo jakby o sobie ciężko, ciężko mówić. Natomiast ja mam bardzo fajny zespół. To jest kilkadziesiąt osób, które jest podzielone na trzy takie główne części, kilkadziesiąt osób, które są oddane temu tematowi i lubią to, co robią. To są głównie młodzi ludzie z zapałem. I tacy, którzy lubią siebie nawzajem. I to widać, jak się do nas przyjdzie, bo do nas trzeba przychodzić, z nami trzeba rozmawiać. E, mamy sekcję aplikacji, która pomaga zdobywać projekty, e, mamy sekcję rozliczeń projektów, która jest której chyba boją się wszyscy najbardziej, tak? Bo jest tą sekcją, która zajmuje się rozliczeniami w systemie TETA i mamy trzecią sekcję, która zajmuje się już realizacją takich najbardziej najważniejszych projektów na naszej uczelni, takich kluczowych projektów. Zakończyliśmy e, bardzo sławny projekt POWER pod tym hasłem Wszyscy wiedzą, co się kryje, ale zakończyliśmy go sukcesem i, i jestem z tych ludzi bardzo dumna. No i właśnie czekamy, aż ten naukowiec do nas przyjdzie, przyjdzie z pomysłem, a my pomożemy znaleźć finansowanie, Znaleźć konkurs, w którym powinien wystartować, pomożemy mu stworzyć wniosek. Nie napiszemy za niego, bo nie jesteśmy w stanie tego wkładu merytorycznego zrobić za naukowca, ale pomożemy mu zdobyć środki na takie na finansowanie tych badań, na jego pomysł. E, przypilnujemy, żeby to było zgodne z pewnymi realiami, w których musi się obracać, no i żeby ta nauka była coraz bardziej upowszechniona, tak? czyli, żebyśmy dzięki temu pomysłowi, jako uczelnia jako całość, tak? Mogli w końcu zaistnieć i tutaj regionalnie i ogólnopolsko, ale przede wszystkim ten świat, ta Europa, która do nas, do nas macha i, i która chce tych naszych pomysłów, bo uważam, że my naukowcy mamy też znakomitych. Tylko musimy y, nauczyć się skutecznie zdobywać środki na tą naukę w tych wielkich rozgrywkach, tak, w tych rozgrywkach europejskich, gdzie e, w danym kolu, w danym konkursie już nie wygrywa 300 projektów. Wygrywają dwa, trzy najlepsze pomysły w całej Europie. I myślę, że z czasem nauczymy się i tego i będziemy z większą skutecznością zdobywać te, te fundusze. Tego wszystkiego się bardzo miło słucha, ale teraz mam w sumie taki, trochę niezręczny moment tej rozmowy, bo mam świadomość, jak ona będzie wielowątkowa, więc yy, Katarzyno, zacznijmy może od tego, jak myśląc o hasie nauka, tak? Jak osoby takie jak ty, to, 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 to jaką jakby odnóżką jesteście ogólnie w nauce? Takie osoby jak wy, które mają wiedzę administracyjną, projektową. My Wiemy, jak, jak stworzyć projekt, jak napisać projekt, czyli z czego składa się, jakie są elementy projektowe, a my jesteśmy łącznikiem między nauką i Pieniędzmi, czyli finansowaniem tej nauki, jesteśmy po środku, bo niestety nie ma nic za darmo i jeżeli chcemy zrobić jakiś projekt, zrealizować go skutecznie, osiągnąć cele, musimy to robić zgodnie z pewnymi wymogami, z pewnymi kryteriami, i my jesteśmy po to, żeby tych kryteriów trochę pilnować. Ja nie chcę, żeby nas utożsamiano z funkcją kontrolera, ale my też pomagamy tym zespołom badawczym, zespołom projektowym zrealizować projekt. Sukcesem zarówno badawczym, jak i tym finansowym, może nawet bardziej finansowym, no bo to jest administracja, jak się poruszać w tych meandrach, skomplikowanych przepisów takiemu komuś, kto zajmuje się nauką, jest naukowcem. On nie musi znać się na przepisach szczegółowych pewnych wytycznych. Musi wiedzieć, że one funkcjonują, ale nie musi znać na szczegółach. My mu w tym pomożemy. A jeżeli sami nie będziemy wiedzieć, to znajdziemy sposób, żeby znaleźć tą ścieżkę i mu pomóc, czyli zapytamy instytucji, czyli skierujemy do właściwej komórki na naszej uczelni, czyli my jesteśmy po środku, tak? Jesteśmy tym wsparciem. Mam pomysł, bo on jest taki właśnie yy, stój teraz. Gdybyś miała troszeczkę w stylu jakby swojego CV wymienić, twoje najważniejsze umiejętności i kompetencje, które masz na takim stanowisku i właśnie młodzi naukowcy, młode naukowcy z nich korzystają, to co to będzie? Czym się zajmuję? Ogarniam, ogarniam swój zespół, ogarniam tą pracę, dzielę tą pracę, natomiast jakie, jakie kompetencje są dla mnie najważniejsze spełniąc tą funkcję? Znam politechnikę. Ja pracuję tutaj już nieprzerwanie do 2010 roku, więc chyba znam tą uczelnię i też znam, znam mój zespół, bo jeszcze trzy lata temu byłam jedną z nich. Zajmowałam się projektami strukturalnymi, czyli tymi najbardziej skomplikowanymi, ale też ogólnouczelnianymi, dzięki czemu poznałam, poznałam poszczególne wydziały, poszczególne zespoły badawcze i chyba to mi pomaga najbardziej znajomość, znajomość naszej uczelni. Dlatego, że te przepisy zewnętrzne one są niezmienne. Tego może nauczyć się każdy ale funkcjonowanie uczelni, no na to potrzeba trochę czasu, trzeba trochę mieć takiego wyczucia e, uczelnianego i, i chyba to jest dla mnie najcenniejsze. To jest ta jedna część, bo drugą częścią to to, że ja uważam, że jestem wciąż e, trochę koleżanką moich, moich współpracowników i ja bardzo to bardzo cenię, że mój pokój jest zawsze otwarty i każdy może do mnie przyjść. I bardzo lubię, kiedy, kiedy ludzie ze mną rozmawiają, i oczywiście, że też jestem człowiekiem, więc czasami mam takie momenty wybuchów i, i momenty, kiedy, kiedy moje emocje biorą górę, ale pracuję nad tym i każda rozmowa, którą mam ze swoim kolegą, koleżanką, e, uczy mnie czegoś, wyciągam z tego wnioski, staram się wyciągać z tego wnioski i przede wszystkim być otwarta na ludzi. Bo ja uwielbiam z ludźmi się spotykać, rozmawiać, bo uważam, że komunikacja to podstawa. I to się nie zmieniło od lat, taka chyba byłam zawsze, i pomimo wszystko, pomimo doświadczeń, myślę, że, że to jest najważniejsze. Czy my możemy użyć jakichś porównań, liczby, które mogą trochę określić, ile tego się dzieje na uczelni? Bo się śmieję teraz trochę, że nie dopytałem ciebie o to przed rozmową, ale zobaczymy, jak z tego wybierzemy. Jeśli to słyszycie, to znaczy, że jest OK. Ale czy możemy jakiś statystyk, budżetów, czegokolwiek, wiesz, takiego bezpiecznego użyć? Wiesz co, my jesteśmy dużą uczelnią i mamy dużo pomysłów, duży obszar badawczy, bo mamy dużo dyscyplin mamy dużo projektów. Średnio otwartych projektów, czyli takie, które się dzieją, prze, które e, mają przepływy finansowe, bo to jest dla nas podstawą statystyki, z około 600 do 700. E, były oczywiście momenty większych pików i mniejszych, bo, bo w rok 2019 był takim rokiem, gdzie było e, tych projektów 800, 850. Hmm, Czy rocznych teraz mówimy w Tak. Rzmach, tak, tak? To w roku, no to powiedzmy, w roku. masz uśredniając 1,5 no, półtora dwa dziennie co najmniej. Tak, natomiast to się nie dzieje u nas, bo mhm. e, m, tutaj trzeba rozdzielić administrację centralną od administracji wydziałowej. E, projekty, dzielą się, e, projekty realizują się w zespołach, które są na wydziale. My tak naprawdę to ściągamy statystycznie już i widzimy przez e, niestety nie przez nikogo, e, a szkoda, system TETA, który nam pokazuje liczbowo, co się dzieje na poszczególnych wydziałach, czyli my już jesteśmy takim działem monitorującym de facto realizację projektu. E, natomiast e, uczelnia ma dużo, dużo, dużo tych projektów. Aplikujemy też o bardzo podobne liczby, tak? bo za rok 2022 to było około 750 projektów, które aplikowaliśmy w różnych e, obszarach i międzynarodowe, i krajowe i, i strukturalne i wciąż mamy to około 600-650 w trakcie realizacji. To jest dużo. Nawet dzieląc na tej chwili 14 wydziałów, to, to jest sporo. A jak mówiąc dalej, jak możemy zdefiniować projekt? Tak, w skrócie od A do Z mniej więcej, jak on się zaczyna? Co trzeba zrobić, żeby się zadział? Kto jest osobami, które właśnie uzależniają jego powodzenie, no i też uczestnikami, czyli taką jakby ewolucję projektu. Jak Re możesz to może na jakimś przykładzie pokazać? Jasno, spróbuję, spróbuję podzielić projekty na, na dwie grupy, bo ja, ja na przykład, w, myśląc o projektach na naszej uczelni, dzielę sobie projekty na dwie grupy. Są hmm. projekty dydaktyczne, czyli takie, które czegoś uczą, szkoleniowe takie typowe, i są projekty badawcze. I żeby projekty się zadziały, musi być pomysł. I musi być konkurs, w ramach którego należy ten pomysł pokazać i próbować uzyskać dofinansowanie. I co dalej? Mamy pomysł, przychodzimy albo do działu projektów, albo jeżeli na wydziale jest zorganizowane biuro projektowe, to można również tam uzyskać informacje, ale zapraszamy do nas, sekcja aplikacji zawsze stoi otworem. Sprzedać ten pomysł nam, omówić z nami pomysł w ramach, w zderzeniu z danym konkursem, z pewnymi wytycznymi. Wprowadza się to do systemów różnego rodzaju przy instytucjach, to potem podlega ocenie i kończy się etap aplikacji. Podpisujemy umowę o dofinansowanie i już realizujemy ten projekt. Czyli projekt, a więc mamy pewien harmonogram, pewien budżet, pewne zaplanowane działania, kamienie milowe, które musimy osiągnąć, realizujemy go w określonym okresie czasu. I badamy, czy, czy wydajemy ten budżet odpowiednio i czy te badania zaplanowane, ta nauka zaplanowana w ramach tego projektu dzieje się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wszystko idzie w porządku, po średnio trzech latach, bo 36 miesięcy to jest taki okres, najczęściej e, długość projektu jest około 36 miesięcy. Kończymy projekt, rozliczamy go. Instytucja zamyka po swojej stronie już tak formalnie. My też zamykamy ten projekt formalnie, badamy, czy jest okres trwałości. Jeżeli nie ma, jest sukces, zaczynamy następny. No, i w tej sieci projektów, jak się różni yy, sieć czy bardziej. Liczba po prostu zaangażowanych osób, bo projekt chyba projektowi nie równy i na pewno się różnią one liczba zaangażowanych w nie osób. prawda? Każdy projekt jest inny. Nie ma dwóch takich samych projektów, nawet jeżeli komuś raz nie uda napisać projektu, odpadnie w jakimś konkursie, startuje w następnym roku, to już jest zawsze inny projekt. Jak te projekty są zbudowane? Myślę, że najtrudniejszymi projektami są te projekty, które mają najwięcej tych formalnych aspektów do, do rozliczeń, i to są projekty u nas tak projektowo nazywane w nomenklaturze strukturalne. Czyli te, które mają częściowo finansowanie krajowe, częściowo unijne. E Natomiast dla mnie coraz bliżej, bliższe sercu są projekty międzynarodowe, bo wiem, że one są coraz ważniejsze dla uczelni i my musimy się otworzyć na te projekty międzynarodowe. I chciałabym, żeby tych projektów międzynarodowych było jak najwięcej, szczególnie w ramach Horyzontu Europa. To jest program, który, który daje olbrzymie możliwości, ale też jest najtrudniejszy, żeby osiągnąć sukces, czyli żebyśmy dostali pro, projekt w takim, w takim konkursie. Natomiast z punktu widzenia rozliczeń, myślę, że nie jest aż tak trudne jak te strukturalne. Więc ja tak dzielę na strukturalne, międzynarodowe i, i krajowe, e, dydaktyczne i badawcze. To mm -hmm. są takie grupy, które. Tak, jak mówiliśmy. Ale da się jakoś określić, mniej więcej, w ile osób mm -hmm. może być taki liczniejszy Za... projekt zaangażowanych osób, tak Oj. jakkolwiek. O, jakieś przykłady. Wiesz co? to podam ci taki największy projekt. Mm -hmm. Ten, który skończyliśmy niedawno, czyli tak zwany Power, e, zintegrowany program rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Było w, nie, w niego zaangażowane 11 wydziałów, różnych osób. Przeszkoliliśmy około 5,5 tysiąca studentów. Tyle PESELi zebraliśmy podczas czterech lat realizacji I to projektów. jest jeden projekt? To był jeden projekt, tak, dokładnie, o wartości 40 milionów złotych. Tak naprawdę on em, dotykał każdego aspektu e, edukacji, bo on nie był badawczy, on był szkoleniowo-edukacyjny. Mm -hmm. tak. Więc były programy, nowe programy studiów, były staże, były szkolenia dla studentów, były szkolenia dla kadry akademickiej, były szkolenia dla kadry administracyjnej. I w, tym, w ramach tego projektu mieliśmy też wdrożenie systemu USOS, więc dotykało spektrum wszelkiego rodzaju działań na naszej uczelni. A w badawczych się zobaczymy, czy dobrze domyślam, że to po prostu jakieś kilka, kilkanaście osób najczęściej? Tak i najczęściej też to są osoby na różnych stadiach, no bo to mogą być projekty na przykład od profesorów, profesorek tak. po osoby studiujące czy na doktoracie. Tak, w takim zespole badawczym zawsze jest główny badacz, to najczęściej jest profesor, który ma największe doświadczenie im buduje sobie zespół, zespół badaczy. Oczywiście najczęściej to są badacze z naszej uczelni, ale też posiłkujemy się osobami z zewnątrz, jeżeli na przykład w danym dziedzinie ekspertów mamy również na innych uczelniach, dlaczego nie, mamy wtedy międzyuczelniane partnerstwa to też jest możliwe, to też się dzieje w projektach. Teraz rozmowę poprowadzę teraz pewną analogią, bo wbrew pozorom to dla mnie prowadzącego jest dość trudna rozmowa, to ciekawe, ale nie przez to, że mamy nudne rzeczy, tylko odwrotnie, jest tego aż tyle. I mam, Kasiu, teraz taki pomysł. Żeby przejść do tego, jak w taki dzień właśnie wokół Polski, tak, tak, taki, takie święto właśnie... Ja bym poszedł teraz w stylu właśnie nie od... Ogółu do szczegółu, tylko od szczegółu do ogółu. Czyli zacznijmy od naszej Politechniki i Wrocławia, więc budujemy sobie ten obraz nauka w Polsce. O, takie hasło. Wychodzimy z Politechniki i z nauki wrocławskiej. Wychodząc z, z Politechniki, z Wrocławia, jak my budujemy polską naukę? I potem rozszerzymy to na polską naukę i na tę międzynarodową. Jak to ujęła? Co to znaczy robić naukę tu we Wrocławiu, ale polską naukę? Polską naukę z poziomu projektów, no bo ja mogę omawiać mhm. uh, ten obszar. Nawiązujemy współpracę. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły. I one mogą być tutaj w rejonie, i tak jak powiedziałeś, mogą wchodzić wyżej, czyli mogą być na poziomie krajowym, mogą być na, na poziomie międzynarodowym. Będą przykłady zaraz, zaraz opowiem, także spokojnie słuchacze słaczki. <słuchaczki> tak, i te, te zespoły mogą działać właśnie dzięki projektom, bo Mimo wszystko nie możemy zapominać o jednej ważnej rzeczy. To jest takie trochę smutne, ale nauka nie będzie działać bez finansowania tych działań. No i żeby finansować te działania, musimy pieniądze zdobywać. A to nie jest najprostszy sposób zdobycia projektu. Ten badacz musi naprawdę bardzo dobrze się sprzedać, potrafić zadziałać pr potrafić przekonać tego oceniającego, że jego pomysł jest dobry. Więc ten zespół, ta nauka musi być konkurencyjna, musi być. Taka, którą uwierzą ci, którzy są po drugiej stronie i oceniają tego naukowca. I tutaj w projektach bardzo mocno ta taka obszarowość, którą pokazałeś, czyli ta lokalna, regionalna, krajowa. Czy Łejwówska z... na przykład, i wszystko się buduje w element większe, większej całości. Tak, 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 tak to, to musi zadziałać, mhm. tak? Na początku budujemy mały zespół. To może być historia badacza, który zaczął na studiach. To jest młody student, który działa w kołach naukowych, potem to jest już pracownik naukowy, który nawiązuje współpracę z innymi uczelniami tutaj w regionie, z innymi zespołami badawczymi, a potem idzie dalej, tak, i się rozwija. I myślę, że tak właśnie wygląda taki przykład rozwoju, rozwoju dobrego naukowca. Nauki, naukowiec to nauka, więc. Tak to może wyglądać, tak projekty mogą mu pomóc. Czyli skonkluduję może najpierw tak, że nie tylko mówiąc o Wrocławiu, ale pozostałych akademickich polskich ośrodkach, fajnie, żeby ta współpraca na przykład w danym mieście, województwie, rejonie się układała między uczelniami. Czyli najpierw budujmy sieć, mówiąc właśnie, reprezentując nasze naukowe na snapsach antenowe, no twórzmy te połączenia najpierw tutaj, tak? Czyli mamy te uczelnie, powiedzmy, we Wrocławiu, na danym siosku, są inne miasta i idąc za krok dalej. Mamy tutaj przygotowany właśnie świetny przykład, którego częścią jest Politechnika, prawda? Bo sama tutaj aż termin rozmowy, nasz nieprzypadkowy, musiałaś ze mną uzgodnić, właśnie przez to, co się dzieje ciekawego, już na szczeblu ogólnopolskim. Więc pochwalcie nam, co to za projekt. To nie jest projekt, ale to jest porozumienie mhm. uczelni technicznych w obszarze zarządzania projektami. Działy projektów 21 uczelni technicznych w Polsce podpisały porozumienie, no właśnie po to, żeby się komunikować, żeby wymieniać doświadczenia i dumna jestem strasznie z tego, z tej inicjatywy. Ona wyszła bezpośrednio z Politechniki Gdańskiej, jako pomysłodawca był Waldemar Dzienisz, mój odpowiednik na Politechnice Gdańskiej, ale bardzo szybko pomysł rozlał się po całej Polsce i, i dzięki temu możemy dowiadywać się, jak działa inne uczelnie, jak działają inne zespoły projektowe, centra zarządzania projektami, jak to działa na innych uczelniach, jak oni sobie radzą z problemami. E, mamy swoje forum, wymieniamy się doświadczeniami, szukamy rozwiązań nie tylko swoich problemów, ale też problemów, które są na innych uczelniach. I, i to jest fantastyczne, bo e, pomimo tego, że działam w, w obszarze projektów już tyle lat, nie spotkałam się jeszcze z tak aktywnie działającym forum. I właśnie tak w poniedziałek mamy kolejną konferencję. W Gdańsku. Będziemy też tam, będę ja, będzie mój kolega z, z działu zajmujący się projektami strukturalnymi, Michał Wolchowski, będzie też Marta Słówka, która zajmuje się rozliczaniem projektów i, i mam nadzieję, że jak zwykle, jak zawsze, po takich spotkaniach wyciągniemy bardzo dużo i, i będziemy mądrzejsi o pewne rozmowy, pewne doświadczenia, pewne spotkania i tą komunikację, bo to jest chyba najważniejsze. Tak, czyli tutaj możemy troszeczkę yy, zachęcić czy wspomnieć, żeby też uczelnie mniej techniczne może też pomyślało o podobnej inicjatywie. Czyli to, jak mówimy o polskiej nauce w Dzień Niepodległości, wokół tego dnia, yy, yy, jakże o Polsce, to dajemy plusik, że, że to daje potencjał w Polsce, tak? Żeby ta nauka się rozwijała dobrze. Tak. Na razie nasze forum nazywa się Uczelni Technicznych, ale już mamy wnioski, bo to jest wszystko oczywiście sformalizowane. Tutaj prorektor Politechniki Wrocławskiej, profesor Łyczba, również podpisywał to porozumienie. Będziemy się rozrastać. W tej chwili akces zgłasza Uniwersytet Warszawski, więc myślę, że uniwersytety te też będą mogły przystąpić. Liczę, że tutaj na Dolnym Śląsku też jakieś inicjatywy z, z naszych Dolnośląskich Uczelni wpłyną do nas i być może rozszerzymy to również na nasze tutaj Dolnośląskie uczelnie wyższe. Dobrze, teraz kontynuując tok myślenia, który tutaj zaproponowałem, zostajemy na podwórku krajowym i chciałbym, żebyśmy teraz, też zakładam, chwilę skupienia to będzie wymagało od ciebie, powiedzieli o tym, jak to jest, no, z tym wchodzeniem, z tym wszystkim na ten, powiedzmy, krajowy rynek, czyli mamy finansowanie stricte uczelni, mamy instytucje, jak na przykład Narodowe Centrum Nauki, o którym też chciałbym, żebyś teraz trochę powiedziała, jak to jest, czy też ewentualnie z innymi jednostkami. No, no, no jak to jest bardziej może o tej strony projektowo-finansowej, czyli okej, okay, uczelnie niech kapitał wiedzy mają taki wspólny, ale jak to i w jaki sposób powinniśmy łączyć finansowo? Z tej perspektywy to, tobie bliżej czy też administracyjnej właśnie. Już Ci mówię, tak, my musimy współpracować z tymi instytucjami, tak jak NCN czy NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo to wciąż dla nas jest główne źródło pozyskiwania środków. Najwięcej projektów, jeżeli patrzę statystycznie, około 250 do 300 nawet rocznie wychodzi z naszej uczelni do NCN. u Niestety, ponieważ jest taki, a nie inny poziom finansowania, jakby ten wskaźnik sukcesu nam się nie zwiększa. Natomiast Piszemy coraz lepsze projekty zdecydowanie. Drugim źródłem pozyskiwania środków na naukę to jest NCBR, a będzie być może nawet przeskoczy NCN, dlatego że wchodzimy w nowy okres programowania, więc będzie dużo środków strukturalnych w NCBR, że zarówno w programach FERS, jak i, i FENG, więc te projekty, tych projektów będzie coraz więcej. Tak, tu muszę nawiązać do Dni Narodowego Centrum Nauki, które są cykliczną imprezą, którą za każdym razem mamy w innym mieście w Polsce. Mieliśmy w maju edycję dziewiątą na pojedynczo Wrocławskiej, Byłem też tam dziennikarsko spędzić cały dzień. I też przytoczę, że od roku 2011 naukowcy z województwa dolnośląskiego i Polskiego uzyskali dofinansowanie na kwotę ponad miliarda trzystu milionów złotych. I na pojedynczo Wrocławskiej, no są te dane właśnie z wiosny, dotacje przyznano 672 projektom. No to mniej więcej widzimy tę skalę, taką, taką jaką właśnie proponowałaś, no i tutaj trzymamy kciuki, bo już nie będziemy tego poruszać, bo wiemy, że nie ukrywajmy, w niektórych y, jednostkach, jak na przykład w NCB i no, dzieje się kontrowersyjnie, ale to jest temat może na inną rozmowę, trzymamy kciuki za to, żeby jak to w życiu, czy budując dobrą relację, rozmawiać i wspólnie tworzyć lepsze jutro. Ja tylko dodam, żeby no. uspokoić mm -hmm. naszych naukowców, którzy, czy naukowców, naukowczynie, które realizują projekty też w NCB, że z poziomu rozliczeń projektu, my jako beneficjenci nie czujemy tych, tych rzeczy, które tam się mm -hmm. działo, tych napięć i jest okej. Okay. I wydaje mi się, że NCBR nie jest może idealnym współpracownikiem, bo zawsze, kiedy mówimy o instytucji, myślimy, mogło być lepiej, ale naprawdę nie jest źle. Dajemy radę, realizujemy. No tak, ja miałem wszystko, chciałem trochę tego jednak realizować w tej rozmowie, bo fajnie się chwalić, ale pamiętajmy też, że tak jak chwilę temu powiedziałem, jak mamy trudniejsze kawałki, to budujmy, rozmawiajmy, działajmy. Dobrze, mamy te jednostki NCN, NCBR, a co za samym stricte budżetem uczelni publicznych jak Politechnika? Jak to z tej strony wygląda? Wiesz co, tutaj należałoby zapytać dyrektora finansowego już o mm -hmm. konkretne kwoty, natomiast... Już nie chodzi ja, o kwoty, tylko co, co ja o co mogę... chodzi w systemie, jaka to jest mm -hmm. część, no bo... Myślę, że spokojnie robi uczelnia, uczelnia, uczelnia mając swój budżet, tak naprawdę pokrywa około dwóch trzecich potrzeb tej uczelni, mm -hmm. ale na jedną trzecią musimy zdobyć środki z zewnętrznych źródeł finansowania, no i właśnie te, te instytucje i te projekty są tego źródłem, także... Spora część działań, działań, badań na uczelni musi się odbywać w oparciu o, o, te, o finansowanie z tych instytucji, które notabene są coraz bardziej otwarte. Jest coraz więcej, jak wspomniałaś dni nauki, NCN-u. To są inicjatywy, które się będą coraz częściej po, jakby powtarzać. I tak naprawdę, co konkurs można się już spotykać z tymi ludźmi, którzy są po drugiej stronie tych instytucji, i, i uczyć się od nich, czego tak naprawdę od nas oczekują. Ja muszę tu wspomnieć troszeczkę, rokując bardziej naukowe grono działające w polskiej nauce z pozdrowieniami dla Rzeczników Nauki, czyli stowarzyszenia, które zrzesza dziesiątki naukowców, naukowczyń z całej Polski, którzy właśnie robią to, o czym mówisz, że się czujemy wiedzę, się czujemy się na spotkaniach. Ja też uczestniczyłem w kilku konferencjach, które organizują Rzecznicy Nauki i zdecydowanie jak następne będą, a raczej będą, to też się tam pojawię, ale akurat do tego będziemy mieć inne rozmowy też w sumie z naszymi wspólnymi znajomymi trochę. Ale jak e, o powiedziałeś tej słowo sieci, ja nie mogę tak. cię nie przerwać i nie no. mówić o naszej sieci Unite. To już jest tak. wyższy level. Widzisz tak? właśnie mm. wygrywać mnie, bo miałem ja. ci teraz właśnie zadać pytanie: <laughs> że okej okay, okay. powiedzmy, że y, zrobiłem taką małą dygresję, typową trochę dla mojego stylu rozmów antenowych. Czy, czy przychodzi ci czy jeszcze coś innego takiego na polskim podwórku, jako przykład czegoś takiego stricte polskiego? Bo zaraz do tego UNITE'a i międzynarodowych inicjatyw przejdziemy. Czy w Polsce jeszcze coś widzisz takiego, wartego rozmowy? Ja myślę, że w ogóle, tak jak ty powiedziałeś, komunikacja, współpraca, partnerstwo, zespoły interdyscyplinarne na każdym poziomie e, nauki, na każdym poziomie realizacji projektów, tak, to musi, musi zaistnieć. E, My jako sama uczelnia, sama jedna, mamy fantastycznych badaczy i oni sobie poradzą na każdym poletku, bo mówię, tak dyscyplin mamy bardzo dużo i, i, i obszarów badawczych również, ale y, zawsze musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jaki to będzie projekt, my musimy współpracować w zespole. I to jest klucz, tak? Ta interdyscyplinarność musi być wszędzie i, i to jest chyba ważne, tak? Że na tym poletku krajowym my musimy rozmawiać z innymi uczelniami, z innymi zespołami i uczyć się od nich, y, tworzyć coś razem, tworzyć coś wspólnie. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak, że taki Inicjatywy, gdzie będą dyskutowali y, ludzie y, z całej Polski z tych dziesiątek uczelni, są jakże istotne. Mam nadzieję, że po i technice y, będzie się zdarzało gościć w najbliższych latach jakieś takie imprezy. Zakładam się, że na pewno takie się znajdą. No i już są obecnie, to tym bardziej niech się znajdą te w przyszłości. Okej. Okay. Czyli powiedzmy, że coś już wiemy o tym, jak to się dzieje w Polsce. I teraz wiem, że już nie możesz zaczekać. ale to jest nasza chruba. I, i od tak. razu przypominam przykłady, Kasiu, przykłady, przykłady, żebyśmy tu mieli jakieś wyobrażenia. Jak Niezbędne do rozwoju polskiej nauki, która nie ukrywajmy, będzie też mieć wpływ na to, jak nam się żyje, jak wygląda nasza ochrona zdrowia, nasz przemysł, yy, nasza technologia, którą w kraju opracowujemy, produkujemy. Ale to wszystko jest i tak częścią szerszej europejskiej czy też globalnej układanki, więc Polska nie może. Przespać i ewentualnie czy mamy też nie ma co ukrywać trochę też z naszej historii, mówiąc właśnie w takim ważnym dniu. No może trochę gorszy start, jak na przykład też kraje, które były po prostu po. Po tej stronie żelaznej kurtyny, że tak powiem, bo chyba ten poziom mniej więcej. Jak do tego podejdziemy? Już ci mówię, jeżeli chodzi o naukę, ja zawsze powtarzam, że my nie mamy się czego wstydzić. My tylko musimy nauczyć się w sposób konkurencyjny sprzedawać tą naukę, sprzedawać swoją ofertę badawczą i tak naprawdę przejść na trochę europejskie myślenie o, o naszej nauce. Co się kryje za tym, za tym hasłem europejskie myślenie? Umieć ją tak pokazać, tą naszą naukę polską, żeby tamta strona, czyli zachodnia, chciała ją kupić, chciała przykleić się do naszych idei, zaprosić nas do tych zespołów badawczych, które są tam wysoko i tak, tak bardzo rozsławione, i, i tak, tak cenne dla, dla całej tej europejskiej kultury naukowej. I my musimy przestać się też, przestać mieć takie kompleksy mniejszego, młodszego brata, bo my naprawdę jesteśmy świetni w tym, co robimy. Tylko jeszcze brakuje nam tylko jednego elementu tej komercjalizacji umiejętności sprzedaży tych pomysłów i przelania tego na papier w formie dobrego wniosku grantowego, którym ekspert oceniający w komisji kupi da nam odpowiednią ilość punktów i będziemy mogli pochwalić się, że tak, mamy fantastyczne e, projekty też europejskie, bo one są bardzo ważne, zarówno w ocenie naszej ewaluacji, jak i tym, e, żeby pokazać się na arenie międzynarodowej. To nie jest tak, że my nie mamy projektów, żeby nie było. Mamy ERC, gratulacje dla Łukasza Starczewskiego, naprawdę kupa dobrej roboty. Mamy też projekty, w których jesteśmy liderami międzynarodowe, ale moglibyśmy mieć tego, tego więcej, dlatego że w strukturze statystycznej my wciąż mamy najwięcej projektów krajowych, a te międzynarodowe są tak po środku powiedzmy. Natomiast chciałabym, żeby ich było najwięcej, żeby się ta, ta struktura od, odwróciła, żeby nie encenowe projekty, ale na przykład projekty międzynarodowe były na tym topie. No i właśnie powoli przejdziemy do tych przykładów, czyli żebyś mogła teraz nam pięknie y, pokazać, o jakie rzeczy chodzi, gdzie celujemy, gdzie powinniśmy mieć ambicje, żeby działać. Czyli od politechniki przez kraj y, cały. Y, te przykłady, o co tu chodzi? Konkrety. Oczywiście, że tak jak rozmawialiśmy chyba przed, przed naszymi uh -huh. nagraniami, takim króliczkiem, którego gonią wszystkie uczelnie są Jersi. Czyli projekty, które są w Komisji Europejskiej dla tych najważniejszych, naj, najlepszych e, naukowców. E, mamy ten jeden projekt na razie Łukasza Staczewskiego. Niech to będzie dobry początek i powinniśmy się rozwijać w tym kierunku. Dlaczego to jest tak wyjątkowy projekt? Bo też przed tym nagraniem od razu o tym mi mówiłaś. Czemu tego Łukasza pozdrawiamy, bo też niedawno mieliśmy z nim audycję? <grym> tak, czemu jest? Bydż czemu to bardzo... jest takie wyjątkowe i ważne? Dlatego, że um, aby otrzymać grant ERC trzeba. Pokazać wyjątkowość swojego pomysłu na skalę światową, de facto europejską, światową. tak? To już jest bardzo wysoko oceniany projekt, żeby przejść przez poszczególne thresholdy. To już jest naprawdę zarówno umiejętność naukowa, czyli ten temat badawczy, ale też umiejętność samego naukowca pokazania siebie z tej dobrej strony na tak zwanym interwiu, który się ma z, z komisją, która ocenia ten projekt. I tylko nieliczni otrzymują ten przywilej. My wciąż mamy tylko kilka. Kilkadziesiąt, bodajże chyba 38 projektów w ogóle w całej Polsce z tego typu, więc to jest niewiele, a, a cały czas jest apetyt. Na razie zwycięzcą w wszelkich rankingach w Polsce jest Uniwersytet Warszawski i my bardzo byśmy chcieli być zaraz po nim albo prześcignąć Uniwersytet Warszawski, tak? bo, bo potencjał mamy, mamy podobny. No a wspomnieliśmy o Unite. Tak. No właśnie, dlaczego ten Unite jest taki ważny? No bo to jest ta komunikacja, tak? My komunikujemy się z innymi uczelniami, które mają trochę większe doświadczenie niż my i możemy, mamy szansę uczyć się od nich. Unite to też jest takie, takie... Nie chcę powiedzieć stowarzyszenie, ale taki zbiór uczelni, które pomagają sobie nawzajem. Będziemy teraz realizować pod kierownictwem profesora Piotra Włodkowskiego projekt wideningowy, który ma na celu wyrównywanie naszych szans, czyli tutaj w Polsce z tymi krajami, które są bardziej rozwinięte w kontekście rozumowania Unii Europejskiej. Właśnie w partnerstwie z, z uczelniami, które są zeszłone w Unite. Mamy sit konkursy dla studentów, czyli każdy poziom nauki jest tam możliwy do nawiązania współpracy i zdobycia dofinansowania. Tak? Więc ten Unite jest dla nas bardzo, bardzo cenny, szczególnie dlatego, że mamy takich fajnych, doświadczonych partnerów, od, od których musimy się uczyć, chcemy mhm. się uczyć. Wiesz co mi teraz przyszło na myśl? Bo tak jak Unite, którego temat dzisiaj nie jest wam znajomy, również polecamy podcasty na Snapsach, mieliśmy też latem rozmowy na ten temat. No, trudno mi nie wspomnieć, mówiąc o umiędzynarodowieniu, może niekoniecznie o projekcie, ale to dla nas właśnie, osobiście często w ważnych projektach na studiach, o Erasmusach na przykład, o wymianach międzynarodowych. To też jest element dokładanki, która na pewno pomaga i pomogła na pewno wielu osobom otworzyć drzwi do karier, które teraz się już toczą. Jak najbardziej. Przede wszystkim człowiek, który wyjeżdża za granicę i spędza tam jakiś, jakiś okres czasu, uczy się kontaktu z inną kulturą, łapie kontakty, które potem one procentują już w dalszym, w dalszym rozwoju zawodowym. Tak? Ale rozwoju tu w Polsce. Że my tu wracamy do Polski tak. i w Polsce, tak. rozwijając naukę, wykorzystujemy to tutaj. Oczywiście, żeby napisać dobry projekt międzynarodowy, musisz mieć partnerstwo międzynarodowe, tak? Muszą to być trzy podmioty z różnych krajów. I teraz, żeby zdobyć takie, takich, takich partnerów, naprawdę musisz się opierać o swoje własne znajomości. Gdzie je zdobywamy? No, jak wyjeżdżamy, spotykamy się z ludźmi i potem ci ludzie, których spotykam na Erasmusie, to potem mogą być również badacze, naukowcy, naukowcy, naukowczynie, które pomogą, które będą współpracować z tobą w kolejnym etapie kariery naukowej. Więc to jest świetny początek i ja polecam Erasmusa każdemu. Tak, czyli to mamy, czyli mamy Unita, mamy Erasmusa, mamy tutaj właśnie ERC. A taka współpraca europejska, globalna jeszcze tak na szczeblu uczelnianym? Czy też polskiej nauki? Co, co jeszcze może ci do, do głowy przyjść? O, przychodzi, mi, co jest ważne? przychodzi mi niedawne spotkanie e, uczelni drezdeńskiej, która przyjechała tutaj do nas, e, do Wrocławia. To było kolejne, kolejne z cyklu spotkań, które organizował dział współpracy międzynarodowej. W zeszłym roku, w listopadzie, to my, jako delegacja, zarówno zespołów badawczych, jak i też dział projektów, wyjechaliśmy do, do Drezna. Podglądaliśmy, jak tam e, m, kształtuje się e, Nauka, badania, jakie są zespoły badawcze, jak funkcjonował ówczesny wydział medyczny. Myśmy się uczyli, jak zbudować ten wydział medyczny u nas od nich. A teraz oni przyjechali w zeszłym tygodniu do nas i też e, rozmawialiśmy o możliwościach współpracy i na pewno będziemy współpracować. E, mamy za chwilę, czy już ogłoszony konkurs w ramach partnerstw strategicznych i będziemy budować partnerstwo strategiczne tak. z, z Drezdeńską Uczelnią Techniczną. Tak. Super. I na pewno to nie jest jedyna uczelnia, z którą Politechnika ma bliskie relacje. Bo jak się przejrzy na przykład artykuły, właśnie sobie teraz specjalnie wszedłem na stronę Politechniki, to wystarczy sobie wpisać, Coś międzynarodowy międzynarodowe. Jest tyle tych różnych wyników, no bo polska nauka nie zaistnieje, będąc oddzielona od reszty Absolutnie świata. Absolutnie nie. I, i każda, każda współpraca, tak jak powiedzieliśmy, nawet na poziomie studenckiego Erasmusa, może potem skutkować czymś wielkim. To będzie początek, tak? I niech to będzie. Porozmawiałem. Wy to słyszycie, już jestem po rozmowie no, z, ze współpracownikiem samego noblisty tegorocznego. E, no mamy naszego doktora Macieja Kowalczyka. Również wspaniałą postać, która jest też jedną z klubów Politechniki. No i słuchaj, roz, rozmawiając rozma taką, w cudzysłowie, panią z administracji, o tym, że na tej samej uczelni, gdzie, gdzie, gdzie mamy i radio, przecież bez uczelni PWR by nie było też luzu, e, mówimy o nobliście tegorocznym. Tego to, jest, to jest takie, widzisz, jak się podekscytowałem teraz w sumie tym wszystkim. No bo to jest wydarzenie, tak? To jest tak. coś, z czego, z czego I to jest możliwe musimy korzystać. Dzięki współpracy. Bo tu chodzi nie tylko o współpracę międzyuczelnianą, jako uczelnia do uczelni, tylko mamy sieci. I tutaj mamy na przykład współpracę, bo właśnie profesor Ferenc Krausz jest dyrektorem Instytutu Optyki Kwantowej Maxa Plancka w Monachium. I on współpracuje z PWR-em, przez co wizyta, która jest pretekstem zaproszenia, jest inauguracją programu Max Planck Partner Group, to ma być działalność no tutaj tematycznie specjalnej grupy badawczej specjalizującej się w budowie udarzybkich szybkich raserów? I jej kierownikiem został właśnie wspomniany przeze mnie yy, dr Maciej Kowaczyk z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, który w latach 20, 2020-2022 bezpośrednio na stażu. Po doktorskim współpracowa z profesorem Kauszem w Niemczech i o tym właśnie też między innymi jest ta nasza rozmowa, którą też już podcastowo w tych okolicach będziecie pewnie mogli wysłuchać. I to jest właśnie to, że Politechnika umożliwia naszym tym yy, najlepszym jednostkom właśnie tworzenie takich międzynarodowych projektów. To jest właśnie kwintesencja tego, o czym rozmawiamy o tych kilkudziesięciu minut. O, o takie rzeczy nam chodzi, prawda? Jakieś instytuty, jednostki globalne, europejskie. Ale zobacz, co przeczytałaś. Zaczęło się od stażu, tak? Czyli tak. od czegoś. Ten staż był pewnie finansowany z jakiegoś projektu, tak domyślam się. I potem zobacz, jakie partnerstwo, jaka współpraca, jaki zespół badawczy z tego powstał. I to właśnie. To tak się rodzi od tego początku, tak, tego, tej wymiany mm -hmm. międzynarodowej, a potem tworzy się świetny zespół badawczy i może naprawdę wiele, wiele osiągnąć. No, także naprawdę, ja jestem tak dumna, jak sobie o tym wszystkim myślę, że, 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 że żyjemy w czasach, że rozwój nauki jest tak fajnie, fajnie możliwy. A gdybyś teraz miała powiedzieć troszeczkę bardziej subiektywnie, personalnie, co ty masz tak naprawdę z takiego stanowiska, z takiej pracy? Kontakt z ludźmi ja to uwielbiam. Czemu to robisz tak naprawdę? E, wiesz co? Projekty to są ludzie też, e, przede wszystkim ludzie. I, i na moim, e, na moim e, stanowisku, ja się zaskoczyłam, ilu ludzi nowych poznaję. E, I ja myślałam, że całkiem dobrze znam Politechnikę. Absolutnie nie. Każdego dnia pojawia się w, w moim pokoju ktoś nowy, z, którym, z kim mogę porozmawiać. I to nie są rozmowy tylko i wyłącznie o tych nudnych, i papierologii. To też są o tych pomysłach, które mają, tak? Niedługo spotykam się też z kolegami z wydziału mechanicznego, którzy bardzo mocno liczą na właśnie to partnerstwo z Dreznem, które było i będziemy omawiać pomysły, które mają w ramach takiego partnerstwa. Ja się strasznie dużo uczę. Pracując w projektach, nigdy nikt nie jest w stanie, nie może zamknąć się i mówić: "Wiem już wszystko". Nie, absolutnie nie. Ty dopiero zaczynasz pojmować, ile nie wiesz, i ile musisz się nauczyć. I to jest fantastyczne, bo praca w, w projektach to nie jest praca dla ludzi, którzy, którzy chcą wykonywać pracę e, tak spokojnie, I schematycznie jaś, i schematycznie. Absolutnie nie. Tutaj musisz się rozwijać każdego dnia, każdego dnia jakiś nowy temat wpada, jakaś nowa osoba, jakiś nowy konkurs, nowy pomysł. I to jest najfajniejsze w tym, bo. bo tak, to lubię zdecydowanie najbardziej. Tak, a co możesz powiedzieć też o swoim zespole? Bo pewnie znając, że cię część nas będzie słuchała. Nie będziemy się wstydzić tej rozmowy. Absolutnie no. nie. Gdybym, gdybym mogła, gdybyśmy mieli czas, to wymieniłabym każdego z imienia i z nazwiska, bo, bo naprawdę... Na stronie zobaczycie właśnie. Oddeślemy do was tak, na, na, na nią później. Ja już zaczęłam tutaj, tutaj mówić mój zespół składa się jakby z trzech takich obszarów. Natomiast e, tym pierwszym takim e, obszarem, tym pierwszym takim strzałem, który ma każdy, e, każdy kandydat na, na kierownika projektu, czy na osobę, która chce realizować projekty jest sekcja aplikacji. I oni e, tak już bardzo kolokwialnie powiem, odwalają kawał dobrej roboty, bo, bo biorą ten początek na siebie. To wszystko, co się dzieje potem już jakby jest wtórne. Ta sekcja aplikacji działa bardzo mocno. E, e, mamy tam zespół projektów krajowych, którym przewodniczy Justyna Abel, z którą serdecznie pozdrawiam. Na pewno będzie Słuchać. E, mamy projekty strukturalne, tam rządzi Michał Olchowski i jest zespół Emilka Magda. Też ich serdecznie pozdrawiam. Mamy też projekty międzynarodowe, które ten, ten zespół jest w trakcie rozwoju i liczę na to bardzo mocno. Tam jest Monika Betle i Magda Ćwikowska. Też serdecznie pozdrawiam Natalię i, i Martynkę. I one będą mieć chyba najwięcej pracy teraz, bo, bo te międzynarodówki są coraz bardziej popularne i coraz ważniejsze. Więc dziewczyny, trzymam za Was kciuki. Jest też, tak jak powiedziałam, sekcja rozliczeń. To są dziewczyny, które bardzo ściśle współpracują z kwesturą. I znają się na tych wszystkich księgowo-rozliczeniowych sprawach pod kierownicą Wiesi Sikory, która z kolei uczelnie zna jak nikt. I jest coś, z czym łączę się bardzo mocno, czyli sekcja projektów kluczowych, bo, bo to, jest, to jest sekcja, która tworzyła się trochę razem ze mną. Przewodniczy tej sekcji Magda Furmanek. I tam się wszystko dzieje projektowo. My też się uczymy realizować projekty na ich doświadczeniach, tak? Dziewczyny tam ciężko pracują, ale dzięki temu, że nam, nam, czyli mówię mi i, i innym kierownikom innych sekcji, jakby pokazują, jak realizować wzorcowo projekt, dobrze projekt, my się też od nich uczymy. Także pozdrawiam serdecznie i ten zespół. Nie, ja też oczywiście przekazuję pozdrowienia i ode mnie, i od całego Radia Luz, oczywiście, wiadomo, jedyna słuszna odpowiedź. To teraz trochę odwracając perspektywę na moją. Co chcesz powiedzieć osobom jak ja? Młodym, zdolnym, które studiują na Politechnice, chcą zacząć doktorat, robią doktorat, myślą o jakichś w wyjazdach. To jest takie typowe radiowe pytanie. Gdzie się z wami skontaktować i gdzie znaleźć więcej informacji? To, to tak zadam specjalnie trochę yy, tak yy, sztampowo, a nie sztampowo. Dlaczego warto w tę naukę, polską naukę, może tu od Politechniki zaczynając, jeśli tu studiujecie, czy chcecie mieć naszą karierę, yy, zacząć? No... no co ku pokrzepieniu serc na takie święto 11 listopada powiesz naszym młodym, yy, liczę, przyszłym naukowcom, naukowczyniom? To kończąc wątek, wątek mojego działu, gdzie nas znaleźć? Yy cały dział projektów znajduje się w budynku A1. Jesteśmy trochę rozstrzeleni między piętrami, więc trzeba niestety czytać na stronie internetowej, gdzie dana osoba siedzi i jej pokój się znajduje. Na szczęście prosty adres, czyli od skrótu działu DP, jak dział projektów. Tak, DP.pwr.edu.pl Jest strona internetowa i ta strona internetowa, oprócz tego, że zawiera nasze dane teleadresowe, to też jest źródłem wiedzy. I bardzo zachęcam wszystkich do czytania aktualności, które tam się znajdują, bo są informacje o konkursach. Tam jest harmonogram właściwie chyba wszystkich instytucji, z którymi współpracujemy. Są też szkolenia nagrywane przez naszych, moich koleżanki i kolegów, którzy prowadzą szkolenia dla, dla naszej społeczności. Warto je sobie odtwarzać i, i i to jest świetna, świetna rzecz, bo to jest całkowicie za darmo dla naszych pracowników, a za wiele z tych szkoleń trzeba płacić na rynku otwartym naprawdę spore pieniądze, więc zapraszamy. Strona jest podzielona dla tych, którzy chcą aplikować i dla tych, którzy już realizują projekty, czyli też dla tych, którzy pracują w administracji wydziałowej. Zapraszamy. Tak, to tyle o dziale. Natomiast co dla naszej nauki? Słuchajcie, myślę, że warto... Ubiegać się o projekty, warto pisać projekty, warto zdobywać środki na, na swój rozwój, bo w tej chwili można zdobyć zewnętrzne źródło finansowania, chyba na każdy pomysł. Czy to jest humanista, czy to jest ścisłowiec, tak też kolokwialnie rzecz ujmując, znajdzie swoje źródło finansowania i próbować, bo rzadko ktoś ma taką skuteczność, że złoży pierwszy raz projekt i się od razu udaje, ale praktyka czyni mistrza mhm. i myślę, że to nie jest też fizyka kwantowa. Powiedziałam to głośno. To nie jest aż tak trudne. Można się tego nauczyć, można mieć nawyk pisania projektów i, i życzę wszystkim dużo, dużo sukcesów tak. w tym obszarze. Tu też w Wrocławiu pamiętajmy, że istnieje też dość znany i pomocny FAST, Fundusz akademicki, Studenckiej, tak który prowadzi wrocławskie centrum akademickie. Też pozdrawiamy WCA, bo też nieraz dlatego Te mamy projekty o tym też rozmowy. Przez nas przychodzą, więc pozdrawiamy. No właśnie, no właśnie, wszystko się łączy. FASTy też. Tak, FASTy tak. też Czy też inne jakieś potencjalne e, nagrody za jakieś konkursy. Teraz mamy na przykład coroczny konkurs Projuvenes, Ju mieliśmy tyle co Kokon, czyli właśnie konkurs konstrukcji tutaj, e, też uczelni technicznych, bo NZS to też organizuje. Jest, jest tyle takich inicjatyw. Studenckie koła tworzą innowacje. Tak. Fantastyczne. Ale to są, widzisz, konkursy, okay. czy jakieś mm -hmm. plebisty, czy współprace już krajowe, że, że my tworzymy polską naukę, też już na studiach, współpracując w kołach naukowych. I poniekąd czasem też realizując, nie ma co ukrywać, jak nie ma co ukrywać, no, PWR Racing Team czy Lem jest oparty, czy, czy Projekt Skorpion na realizacji stricte. Tak, no bo trzeba być o te milisekundy szybszym od konkurenta. Ale, ale to są już marki, które są, są już, trochę bezkonkurencyjne, tak, muszę powiedzieć. Ale bo... widzisz, to jest część mhm. tego, co buduje rozpoznawalność Polski. To są reprezentanci, reprezentantki Polski, na przykład na zawodach międzynarodowych i są kojarzeni z Polską. Wiem, że z innych miast zespoły też jeżdżą, ale wiemy, jakie są wyniki i nasz właśnie Power Racing Team czynem one budują rozpoznawalność Polski i też polskiej młodej nauki, można powiedzieć, bo to też jest nauka. Koła naukowe to też jest pełnoprawna część tej układanki nauka w Polsce. I muszę wam powiedzieć, że e, kiedy czyta się listy rankingowe, na których są zwycięskie projekty i, i widzisz nazwę Politechnika Wrocławska, to naprawdę człowiek czuje dumę, tak? I, I widać, to są nasi, to są nasi, którzy są najlepsi. Czy to jest krajowy konkurs, czy to jest międzynarodowy tym bardziej, e, to naprawdę człowiek czuje dumę. Tak. Nazywam no, no, akurat z tobą, przedstawicielką Politechniki, ale tylko myślę, że dodamy zgodnie, że wstawcie sobie dowolną inną wrocławską uczelnię, to czujecie się tak samo zachęceni. Dokładnie tak. Zresztą e, myślę, że zasady realizacji czy projektów, czy zdobywania środków na naukę na każdej uczelni jest, taka, jest tak samo, jest taka sama, więc e, myślę, że to jest wszystko, co tutaj powiedzieliśmy e, o projektach, o tym, jak projekty są ważne, e, które projekty są ważne, e, to jest coś, co możemy przez kalkę przeciągnąć na każdą uczelnię w Polsce. No i tak, jak tu skończę wątek kół naukowych, też wiem, że coraz częściej właśnie współpracują ludzie z różnych uczelni, bo to jest właśnie to. No i wspólnie będziemy nie tylko projektować rzeczy fajne, czy wykonywać, czy wymyślać jakieś pomysły, ale później z takimi osobami jak Wy się drogi przetną, żeby też. Łączyć to wszystko, te, te wszystkie snapsy naukowe. Więc y, już powoli zmierzając do podsumowania, naprawdę takiej ciekawej i, i rozmowy, która i, po pierwsze, jak już i tak ją słuchacie, to jesteście super i naprawdę zainteresowanie tematem to już jest coś, co doceniamy. Ale Kasiu, tak kończąc powoli, no też po tej rozmowie, bo zawsze mi ciekawi u moich gości, gościń po rozmowie, czy, czy właśnie samo to gadanie nasze w studiu coś zmienia, czy, czy może coś po tej rozmowie sobie jeszcze uświadomiłaś, może coś ci jeszcze wpadło do głowy, tak już yy, zmierzając. Do brzegu. Wiesz co, o tak. Wiesz, co uświadomiłam sobie, że trochę nas mało widać jako administrację. Dlatego Ciebie zaprosiłam. Dziękuję Ci bardzo za to zaproszenie, naprawdę I, i na początku było to dla mnie trochę zaskoczenie, nie ukrywam, ale teraz myślę, że, że to powinien być jakiś początek. Nie chcę się tutaj reklamować, ale myślę, że to powinien być jakiś początek, że my też powinniśmy wyjść um, i pokazywać siebie trochę bardziej, siebie na zasadzie tego, co robimy, jak robimy, żebyśmy nie żeby nas trochę odczarować, żebyśmy nie żeby ludzie Ci naukowcy nie bali się do nas przychodzić właściwie z każdym problemem, tak? Bo my po to jesteśmy, żeby pomagać, żeby wspierać. E, absolutnie nie, nie używać słowa nie, tylko e, spróbować rozwiązywać każde problemy. Jeżeli my nie potrafimy, to potrafimy zapytać instytucję, albo potrafimy pomóc, jak zapytać instytucję, żeby uzyskać konkretną odpowiedź, albo skierować tam, gdzie, gdzie taka odpowiedź może, może być. E, więc. Tak, myślę, że, że tak. nasze spotkanie chociażby tak. to dało. Tak, budowanie świadomości, że istnieją inni ludzie, którzy mają podobnie jak my. I, to jest... I mamy podobne dylematy albo podobne problemy do rozwiązania i nie lepiej szukać tego w, w grupie? Nie będzie szybciej? Zdecydowanie. I to też nie, nie zależy od tego, że człowiek musi być, akurat człowiek naukowiec, musi być naukowcem, bo naukowiec dla mnie to również student, który ma takie zacięcie naukowe. Co prawda studenci akurat na naszej uczelni, na Politechnice mają jeszcze dział studencki. Tutaj pozdrawiam Agatę, kierowniczkę działu studenckiego, która z nami współpracuje bardzo fajnie i, i jeżeli jest jakaś wspólna inicjatywa, coś, coś co możemy Pomóc razem, to na pewno pomożemy, ale zapraszamy też z nas i studentów, i, i młodych naukowców, także będziemy próbować pomagać. Także, także zobaczymy, środki. czy może, może tutaj wysłuchanie tej rozmowy zainspiruje kogoś do czegoś zobaczymy. My będziemy i tak się w kontakcie zobaczymy, czy, czy ktoś może dzięki Radiu Luz, dzięki nam tej rozmowie będzie mógł e, zacząć coś e, fajnego. I od siebie w sumie nie wiem za bardzo, co dodać na koniec, bo chyba powiem tylko jedno, bo nie ma co ukrywać, że jestem jedną z tych aktywniejszych osób w redakcji. I tu nie chodzi o to, czy ktoś, jak ja, spędza więcej czasu, czy mniej, jak są niektórzy, bo wszyscy mamy swoje rzeczy na głowie, ale mam na myśli jedno, że tak jak mówiliśmy o tej sieci, tworzymy taką. Właśnie mówię za mojej redakcji naukowej głównie o tej teraz. No to jest. To, ta współpraca i my też jeździmy, no przecież yy, moja redakcyjna szefowa Martyna jest teraz właśnie yy, w Berlinie z, y, i to nie pierwszy raz, bo mamy właśnie w yy, Falling yy, Walls yy, co listopadowy ten najważniejszy taki konkurs yy, o popularyzacji nauki w takiej przystępnej formie tu w naszej części świata. To jest wszystko to, o czym mówiliśmy. Chyba zrobimy na koniec pozdrowienie, nie tylko dla naukowo zakręconych, ale ogólnie dla wszystkich pracujących w administracji. Tak, pozdrowimy grupę zawodową, chyba o, na koniec. O, oczywiście, niedocenianą uściski. czasami, a dzisiaj mamy dzień doceniania, do bo nie tylko w Polsce, ale nie ma co ukrywać. Kraj mamy jaki mamy, naukę mamy jaką mamy, ale bez Was i tak niczego by co mamy nie było, więc to jest chyba najlepsze podsumowanie. Dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie i faktycznie gorące pozdrowienia dla, dla tych wszystkich Pani i Panów w naszej administracji, którzy bardzo chcą pomagać, a być może nie potrafią być bardziej skuteczni, ale, ale chcą, tak? Najważniejsze, żeby nam się chciało. No i też oczywiście pozdrawiamy naszą Paulinę, która od półtora roku działa w Radiu też od spraw administracyjnych, też jest to niezastąpiona postać w naszym radiu. A po tej świetnej rozmowie, mam nadzieję, zostawimy was w klimacie, który zachęci do eksploracji swoich zainteresowań, ale też do rozmowy z waszymi znajomymi, czy też nawet czasem rodzinami i tak dalej. No. Nie ograniczajcie się, patrzcie po prostu wokół siebie yy, szeroko, i takie yy, ciekawe sytuacje w życiu mogą Was czasem spotkać, a nawet nie myślicie, że Was spotkają, tylko dzięki temu, że będziemy, nomen omen, robić jakieś fajne projekty. I dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. To nie jest ostatni kontakt z Tobą, bądź z kimś pracującym w dziale projektów a mówię to słowa do dzisiejszej gościni Radia Luz, czyli do dyrektorki działu projektów na Politechnice Wrocławskiej, magister Katarzyny Pasiek-Król. Jeszcze raz dzięki serdeczne i owszem, fajnie się gada, ale i tak wkrótce wrócimy z powrotem do tych swoich obowiązków, ale mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie będzie ci i reszcie zespołu dzięki energii od ciebie odrobinę chociaż przyjemniej. Dziękuję ci I bardzo. I będę tym bardziej teraz razem z redakcją moją popularną naukową trzymał kciuki za to, żeby kto wie jeszcze o ilu projektach, które przez wasze ręce przeszły, będziemy na antenie mówić, bo to jest faktem. To jest faktem. Nie możemy bez siebie żyć. Jesteśmy częścią jednej układanki tworzącej polską naukę. Nic zadać, nic z ująć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nauka bez